Siema Zjebek! Żółwik! Siema! O, co ty, pijany? Nie, bo jestem po tej, po siłowie, po pakerni. Zobaka, łapa, 80 mam. W bicepsie. Słuchaj, na rybach byłeś? Ale klatę podobno mam jak gęś wysiłowa. Na rybach byłeś? Nie, mam na rybach byłem. Jak i co? No jak? No to normalnie, no takie byki brali. To tak w Szwecji. W Szwecji w Polsce mniejsze trochę, o tak. Okej. Okay. Namówili im, cała remiza jadła. A masz kogoś w ogóle, kto łowi teraz ze znajomych? Jeden tylko. Mój znajomy, znaczy to mój. To jest najbardziej znakomity wędkarz we wszechświecie. Najlepszy na świecie to... I on jest moim guru. Kto to? Sebastian. O. On naprawdę łowi ryby. To jest facet z jajami. To jest ktoś. To lepsza na spinning? A ja nie wiem. To, no, to jest kawior. Dobry jest na masełku. Jest. Tutaj serdelkami jest zasłania, Sebuś. A tutaj zobacz, też ile kawioru. Widzisz? No grube okonie. A tu jest, to jest mój nauczyciel. On uczy mnie historii. Mhm. Nie polecam. A tu jest nauczyciel Sebastiana. No już, też jest mój znajomy. No to jego kolegowie nie lubią, bo pokazał Sebastianowi wszystkie miejsca na Pradze i tam już się robactwo na jest. Zjebek, ale to się mówi inaczej. Spalił mety. Taki spalił, slank spalił napalmem. Taki slank jest teraz, wiesz? Spalił mety. A, rozumiem. Wiesz co ci powiem? Dotwory. Wiem, że Sebastian ma też ładnego wiosennego suma. Jakiego suma? No taki teraz, z tego roku? Nie, sprzed paru lat. Byka, takiego rekordowego dla Sebastiana. Jego kolega mi opowiadał, że Sebastian szedł z worem na śmieci i miał tam wiosennego suma metrowego. Czyli takiego tam pewnie już, no wiosennego, letniego, z lipca pewnie. Powtarzam, wiosennego. Jeżeli chcecie, to mogę tutaj zadzwonić i potwierdzi ten człowiek to. Sebastian jest moim idolem. Ja uważam, że Sebastian powinien być prezesem PZW. W ogóle powinien być prezesem partii, prezesem Polski. Tak jak Jarek. Ma dużo wspólnego z Jarkiem. Ma kota. Nie ma prawka. Nie ma żony. No i pytanie, czy też tak jak Jarek lubi. A czemu mówisz, że tutaj tak w obronie Sebastiana będziesz stawał z maczetą? A co, jakieś zagrożenie jest? Jest zagrożenie jego życia, zdrowia. Jego kota też. Pływał i na bulwarach krzyczeli do niego. Kill him. Nie pozwolim. Sebastian, nie pozwolim. Wielkoduszność Sebastiana jest bezgraniczna. Sebek wszystkie ryby uwalnia. Najpierw je zrobi z nimi sesję, a później uwalnia. Ja teraz wnoszę i zaapeluję. Wędkarze polscy, proszę zróbcie zrzutkę dla Sebastiana, ponieważ Sebastian pracuje praktycznie na co dzień z trzema obłąkanymi przychlastami. To jest bardzo trudna praca z takimi przychlastami. On nam w końcu padnie, a to jest nasze słoneczko. Módlmy się za Sebastiana.